Dzień dobry, wieczór, witam serdecznie. Mam w tej chwili możliwość kastowania meczu Lipski kontra YYY, tak? Nie przesłyszeliście się, nick przeciwnika to YYY. Jest to Clan War. Jeśli chodzi o team, jest to oczywiście, nie wiem, jakiś Unite Artist, Unknown Artist, coś w tym stylu. W każdym razie od naszej strony Lipski jako pomarańczowy teran, oczywiście na Xel Naga Caverns w lewym dolnym rogu jako YYY, może będę skrócej mówił oczywiście w prawym górnym rogu, bo jak gdzie by indziej, na Xel Nadze jako czerwony teran. Zatem matchup TVT, zatem no na pewno zobaczymy Blue Flame Heliony jakieś walczące tutaj z robotnicami przeciwnika, szkodzące strasznie ekonomii oponenta. No zobaczymy, jak z tymi Blue Flame Helionami będzie. W każdym razie, jeżeli chodzi o stawia już Baraka. Lipski nie jest wcale gorszy, również staje, postawił Baraka, nie postawili obydwoje żadnej szybkiej, mega szybkiej rafinerii. Zatem no zobaczymy, jak to będzie. Spójrzmy tutaj u Lipskiego dalej nie ma żadnej rafinerii, zaś u już rafineria się buduje. No zobaczymy, jak to będzie. Jeśli chodzi o build Lipskiego, dość ciekawie na razie się zapowiada, jakiś może szybki exp. Zauważmy, już ma 300-200 minerałów w banku. No już nie ma w ogóle, zatem no być może to jakiś build. Nie znam się kompletnie na TVT. Zatem zobaczmy, co tutaj przeciwnik również kombinuje. Spójrzmy na Incom. Widzimy już gaz u jest wydobywany. Widzimy Techlab na Baraku, zatem być może jakiś to będzie Raven Reaper, znaczy się, przepraszam, najmocniej. O, widzimy gaz. No, zobaczymy, czy to było jakieś zamierzone, czy po prostu jakieś nieogarnięcie. Tu widzimy, już wlatuje, już widzi tutaj Techlaba, no. Lipski już się pewnie domyśla, co on tu będzie grał. Ja jeszcze nic nie wiem na ten temat. Zobaczymy w późniejszym etapie gry, co z tego będzie. Widzimy Command Center, zatem taka szybsza ekspansja, drugi gaz. No zobaczymy, czy to będzie jakiś Banshee, bądź cokolwiek innego. Widzimy tutaj Reaper Expans, tak zwany, wiem, że na Protosa to się gra. No zobaczymy, jak to wyjdzie na Terana. Zauważmy, że Reaper jest naprawdę dobrą jednostką versus bio Terana, gdyż na początku Marines po prostu są naprawdę dobrą, można powiedzieć, rybką do złowienia, jeżeli chodzi o Reapera. No widzimy tutaj Lipski kontroluje Xel Nagę, już powinien widzieć tego Reapera, jak szybko zareaguje, czy zdążył zareagować, jeszcze będzie gonił tutaj tego Reapera, uderzył go raz. Także no ma 5 HP, nie jest na równi z Marines, ale zauważmy, że szybkość strzelania Marines jest troszkę szybsza, jest troszkę szybciej strzela, zatem no ma w tej chwili przewagę każdy Marine, który stoi tutaj, jak zauważmy, na krawędzi Marina Lipskiego. No tutaj już dwa czekają, zobaczymy, czy tutaj wleci ten Reaper, czy cofnie go, nie cofnął go, zatem nawet nie ustrzelił tutaj żadnego headshota, nie strzelił Marinowi, także no bez strat, bez kompletnych strat Lipski wie, co się dzieje, zakładając, że wbił się Reaper, wie, że już ma command center przeciwnik. Tak właśnie w tej chwili robi się już Orbital Command. ICV tutaj już na Xel Nagi już podróżują, żeby ogarnąć mapę, czy jakiś zabłąkany Helion, bądź co. Widzimy już tutaj
oczywiście research do Steampacka. Lipskiego za to. Już Blue Flame Helion w produkcji. Widzimy Wikinga. Zatem no zobaczymy, jak z tym będzie. Oczywiście tutaj zestimowany Marines. Zobaczymy, czy ustrzeli tą SUV. Oczywiście, że tak. Ona nie ucieknie. Lipski troszkę zaspał, aczkolwiek dalej druga tutaj pilnuje tej Xelnagi, tego lewego zejścia. No tutaj widzimy bunkier już zbudowany, będzie czekał tutaj na command centera, który zaraz pewnie rzuci muła. O, tu Helionek tutaj dorwał tego Marinesa. SUV została pomszczona natychmiast. Tutaj widzimy patrol Wikinga, jakiś być może zabłąkany drop YYY zawodnika. O, tutaj drugi, zatem no tutaj dość asekuracyjnie można powiedzieć, gra dość bezpiecznie, bez szaleństw, bez szybkiego wina, bez jakiejś można powiedzieć pusza. Spokojnie sobie gra Lipski. Zauważmy, jakie są limity, dość zbliżone, aczkolwiek 35 SUV po stronie Lipskiego, zatem no ciekawie to wygląda ekonomicznie. Oczywiście Raven już w produkcji, już w połowie. Kolejne faktory, zatem no to będą zapewne jakiś ciekawy mech. Widzimy tutaj bunkier gotowy. No zobaczymy, jak to obroni, czy podniesie ten Orbital Commanda, czy nie. Tak właśnie musiał podnieść, nie ma czym się bronić na ten push. YYY, zatem no zobaczymy, jak to wykończy. Tutaj oczywiście skanuje Y, co się dzieje u Lipskiego w minie, czy czasem jakiś tank nie będzie tutaj ściągał tego bio. No już to jest CV, reperuje tego command center. Uj, zestrzelony chyba będzie ten supply depot. Oczywiście, że tak, ma zasięg, nie ma czym się bronić. Zatem dobry start, jeżeli chodzi o przeciwnika Lipskiego. Oczywiście tutaj SCV jeszcze jakoś żyje, 1 HP, druga w nienaruszonym stanie. No, Y się cofa. Heliony już tu będą go gonić. Zobaczmy, ile jest tych Helionów. No jest ich aż 7, zatem no zobaczymy, jak tutaj ustawi się wojsko Y-a. No jak na razie spokojnie sobie radzi, można powiedzieć, z tymi Helionami Lipski, aczkolwiek no przyleciał tutaj tank, on jest troszkę bardziej odporniejszy od każdego bioterana na Heliona. Widzimy Energy Ring by już dwa w produkcji, już armory również w produkcji, zatem no wysokie upgrade'y z bio będą. No mi się wydaje, że Lipski jest troszkę zakłopotany, nie wie, co tutaj się dzieje w ogóle, aczkolwiek no ma tych tutaj dużo Helionów, zatem będzie się starał. Piękny tutaj point defense drone, zatem Marines, Maruder nie działają w ogóle, tak jak i również tank. Widzimy tutaj giną wszystkie Marudery, tank również zostaje zjedzony natychmiastowo. Ten biedny Maruderek tutaj będzie sobie człapał do bazy, aczkolwiek zostanie zjedzony. No, zostało tylko parę, naprawdę parę Helionów. Point defense drone jeszcze oczywiście będzie sobie wisiał przez 140 sekund, także kawał czasu. No już tutaj Wikingi, zobaczymy, czy będzie ściągał. Zapewne ma w planie ściągać te mediwaki, które mają lecieć bio Y-a. Zobaczmy, ile tutaj. 5 baraków, z czego 3 z techlabem, 1 wolny, 1 z reaktorem. Widzimy tutaj turret sensor tower, zatem no, będzie się tutaj pilnował od Blue Flame dropów. No zobaczymy, co z tego będzie. Oczywiście 3 faktory już z techlabem, zatem nierozwijany, nie, dwa techlaby w 3 faktorkach, przepraszam, właśnie 1 z reaktorem, jeszcze nierozwijany żaden switch mode. No widzimy tank już w budowie, mamy Wikinga. Widzimy tutaj Blue Flame Heliony wpadają w straszliwą miazgę, robią tutaj z ekonomii przeciwnika. No tragedia, jeżeli chodzi o SCV Y-a, jest ich zdecydowanie mniej w tym momencie. Zauważmy, 17-5. No to całkiem niezły deal, jeżeli chodzi o wymianę ekonomiczną. No tutaj Lipski stara się tutaj wbić, ale być może widział tutaj jakiegoś Marinesa spoza tych krzaków. Sensor Tower już działa, widzimy ten zasięg widoczności u Lipskiego. Kolejny command center, jak i u Y-a, aczkolwiek u Lipskiego już jest gotowy, już może się, że tak powiem,
latać sobie i zająć odpowiednią pozycję typu Golda, który właśnie w tej chwili zostaje gryziony przez Heliona, aczkolwiek no Heliony, można powiedzieć, no nie ściągną tego na pewno, mimo nieważne jakiej ilości po prostu damage na Rockers, na Destruction Rocks jest za mały. Widzimy tutaj Orbital Command. No widzimy również się porusza tutaj Y już z plus 1 do ataku i do obrony. No zobaczmy jak tutaj produkcji 2-2 również. Kolejny Viking Siege Mode, Siege Tech dopiero w produkcji 4 Siege Tanki. No to widzimy tutaj 4 Tech Laby Factory. No zobaczymy jak to tutaj się skończy. No tangi są rozstawione, jeden, drugi, trzeci, uch, chyba ten zostanie zjedzony, jest można powiedzieć za darmo. No i oczywiście Point Defense Drone, no ten tank tutaj ustrzelił tego, ten zostaje zjedzony. No Point Defense Drone działa, już nie ma energii zatem wszystkie, a raczej już nie ma również maruderów, także dobry, dobrze postawiony można powiedzieć zasięgowo, jeżeli chodzi o Point Defense Drona. No wszystkie są na czerwono, ale nie zapominajmy, że to są mechaniczne jednostki, zatem parę SCV, no zobaczmy jaka tutaj kupa SCV w tym naturalu jest, no tu troszkę mniej z racji tego, że już jest wydobyty Mineral Line, tu jeszcze mamy naprawdę i dużo, a pewnie teraz będzie transfer z większej ilości SCV, aczkolwiek no nie śpieszy się z tym Lipski, oczywiście tutaj już Orbital Command postawione przez Y-a, to właśnie jakie limity, 147 do 92, zatem przewaga dla Lipskiego ogromna, ogromna. No zobaczymy, czy to teraz wykorzysta. Zobaczmy, a tangi już mają upgrade, jest ich aż 7. Och, mylę się, nawet ich jest 11, gdyż tutaj kolejne stoją, kolejne są w produkcji. Malutki supply block, ale już to kontroluje, już wie, co ma zrobić Lipski. W tym momencie musi po prostu przypuszować, zobaczmy. Nie ma po prostu wojska, nie ma czym się obronić nawet bez Siege Mode'a. Poradzi, powinien przejechać się po Y1, a widzimy tutaj drop. No jakże reaguje ten drop, po prostu on sobie leci do Mina. Tutaj, ale zauważmy, już przygotowany jest na to Lipski, parę turetów powystawianych. Tutaj oczywiście Helion sprawdza jakieś Ninja Expo, ale zauważmy tutaj już. Już lecą te Heliony, już tutaj wbijają się do środka. Chciał tutaj postawić walla barakami, aczkolwiek nie zdał, nie zdążył. Rozstawę tutaj te tangi, no myśl jakby ta salwa strzeliła się w Orbital Command, po prostu znikłby natychmiastowo. Zauważmy tutaj pełna ekonomia, zobaczmy, spójrzmy na income, 3000 do 1000 brutum, no już spada pewnie mule, zginęły 75 zbierających harvesters do 60, aczkolwiek no nie ma drugiego, trzeciego Orbital Command, nie zajął nawet gazu w naturalu Y, zatem no można powiedzieć, że Lipski w tej chwili odważa się powiedzieć, że wygrał tą grę, zauważmy na limity, 60 limitów więcej u Lipskiego, zatem zobaczmy również na kompozycję wojska, 14 Helionów, 6 Wikingów, 19 Siege Tangów, 4 Marinesy, Raven oczywiście oraz kontra, przepraszam emocje, na 14 Marinesy, 23 Marines, 2 Tangi, no naprawdę upgrade'y tutaj mogą dużo nie pomóc. Zobaczmy jak tutaj Heliony, ten piękny Blue Flame wjeżdża tutaj w tą masę. Bio, no wszystkie rozłożone tanki po prostu robią miazgę z całego wojska Y-a i w tym samym momencie pisze Y-GG. Bardzo ciekawe, można powiedzieć rozegrany matchup TVT. Lipski obiecał, że wygra, nie zawiódł. Gratulacje. No spójrzmy, czy pozwolą nam po kasować drugi mecz.